Tak, ostatnio pytaliście, gdzie Brutal? No jest Brutal, cały czas jeździ, ma się dobrze. Mama jeździ i nie chce mi go oddać, bo za wygodnie się jeździ. Mówiłem, żeby się z takiego przesiadła na taki, to tym nie chcę. To znaczy fajnie, ale nie na długo, nie? Co taki szpan? Jaki szpan? W okularach i w ogóle wszystko. A gdzie zimny łokieć? Ojej, zapomniałam o łokietku. No, no właśnie, łokietek, Władysław Łokietek, nie? No, zapomniałam. Dobry, witam serdecznie, MGR się kłania. Dziś będziemy sobie stabilizować układ chłodzenia w Passacie Tadziku, ale najpierw wasze zdrówko, bo mimo kurde, że się chmurzy czy coś, od czasu do czasu jakiś deszcz spadnie, ale duchota jest straszna, nie? Jeszcze trzeba po zgrzewkę wody podjechać. Teraz coś takiego, słuchajcie. Mówiłem, że ściągnę Passata leśnika do garażu. Tak jak widzieliście infoposta, którego zostawiłem, Bartek się rozchorował, więc na razie z Passatem leśnikiem nie zrobimy nic w ten weekend. Dlatego póki mam czas i mam warunki dobre, póki jeszcze garaż nie jest zajęty, no to ustabilizujemy układ chłodzenia w Passacie Tadziku. Zrzucimy płyn, przeczyścimy czujniki od temperatur, zobaczymy, może będzie temperaturę potem wszystko dobrze trzymał. Jak się poczyści to wszystko, co tam trzeba, i wydaje mi się, że chyba powinno być dobrze. Termostat może mu wymienię, zobaczymy, czy będzie mi się chciało kłaść pod spód, żeby ściągać ten termostat z kruczca. Ale myślę, że chyba zrobimy. Mam troszeczkę zakupów na dzisiaj, zaraz będę pokazywał, co kupiłem dzisiaj. Jakie takie ogólne, takie ogólne, można powiedzieć. I potrzebne, i niepotrzebne rzeczy. Niepotrzebne zawsze są potem potrzebne, albo się wydaje, że są potrzebne, to kupujemy na zapas, a potem się okazuje, że są jednak niepotrzebne. A te, które były potrzebne, to ich nie wzięliśmy, bo wiedzieliśmy, że były niepotrzebne, a za tydzień się okaże, że były bardzo potrzebne. Co ja pierdolę. Będziemy dzisiaj dalej sobie różne systemy fajne ogarniać. Okej, na miejsce dojechaliśmy, gorąco trochę jest, jakby nie patrzeć, i teraz tak, z zakupów, co na dzisiaj? Mamy takie oto, proszę ja was, paseczki, które przykleimy sobie zaraz na Passata Tadzika. Zaraz pokażę, jak to będzie wyglądać. Mamy też paczuszkę. W paczuszce są amortyzatory, które kupiłem za pobraniem, za pośrednictwem naszej grupy Passat 35 i Family. Mam taki uniwersalny klej do klejenia, ale jeszcze go nie będziemy używać w tym odcinku, pokażę wam, do czego on będzie. Przykleimy sobie na Passata Tadzika coś takiego. Przy korku zostawić korytarz życia, to jest też bardzo ważne. Także mam nadzieję, że to się tak po polsku nazywa. Korytarz życia, pamiętajcie, jak stoicie na autostradach gdziekolwiek, żeby policja czy karetka czy coś innego mogli zawsze przejechać. O tym też cały czas tutaj w radiu trąbią, więc ja też sobie to oczywiście przykleję na tylną klapę Passata Tadzika. On będzie taka przemoc drogowa, nie? Mamy tak, mamy Hammerite o takim kolorze. Tym będę chciał pomalować sobie tylną belkę Passata Tadzika. I mamy żółtą farbę, gdzie będę chciał pomalować jeszcze raz wszystkie cztery zaciski. Na tyle mamy dwie zgrzewki wody, jedna idzie do garażu i taki najtańszy wentylator. Ale oprócz tego mamy jeszcze jedną paczuszkę z fajnymi rzeczami, którą już pokazuję, która leży tu pod stołem i leży już dosyć, może nie tyle długo, ale z dwa tygodnie gdzieś. Otworzymy to sobie. Zakupy wyjęte, zamykajmy. Więc tak, co jeszcze kupiłem Passatowi Tadzikowi? To jest Thermotech G12+, różowy, więc to dostanie Passat Tadzik, dostanie nową farbę na zaciski i otwórzmy sobie te dwie paczki. No dobra, trzy. Dawaj kurde, łyka wody. Jeszcze przed dalszym nagrywaniem. Zobaczmy, tani wentylator. Mieli tego tam trochę pod dostatkiem i wszystkie były po 15 euro. No to ciekawe, jak będzie biało. Trzeba gościa poskładać. Mamy dwa sitka. No to widzę taki kurde, taki konkretny, co nie? Chyba go zabiorę do domu, a z domu przyniosę inny, bo jeszcze mam w domu inny oprócz wentylatora kolumnowego.
Bo wentylator kolumnowy, który dostaniecie oczywiście w sklepie Arkotech, potrafi tak fajnie ułożyć powietrze w domu, że z duchoty zrobi się tak po prostu fajnie, przyjemnie do oddychania w mieszkaniu. I ja wam to polecam, bo ja już to testuję prawie drugi rok teraz. Wentylator kolumnowy White Fan. Tak, wentylator kolumnowy White Fan, który dostaniesz oczywiście w sklepie wysyłkowym Arkotech, który regularnie wspiera nasze materiały i dostarcza najlepsze drobne AGD do domu oraz kuchni. I pamiętaj, drogi kliencie, że na każde dostępne w sklepie urządzenie otrzymujesz aż 3-letnią gwarancję, a w przypadku nieprzypasowania urządzenia z różnych powodów masz czas do miesiąca, aby zwrócić bez podania przyczyny. Jednak bardzo rzadko się to zdarza i już wielu widzów, jak i gości kanału Motel MGR skorzystało z produktów Transy Electronics. Oczywiście korzystając z rabatów, które są przydzielone każdemu bez wyjątku. I nieważne, czy kanał subskrybujesz lub też nie, priorytetem sklepu Arkotech jest przede wszystkim klient. Dlatego decydując się na określony produkt przed godziną 19 z opcją dostawy in postem, to sklep gwarantuje, że przesyłkę otrzymasz już następnego dnia roboczego. Zachęcamy do odwiedzin sklepu, każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Osobne linki do sklepu, jak i do wentylatora znajdziesz w opisie dzisiejszego odcinka. I pamiętajcie, że na stronie sklepu nie trzeba absolutnie być zarejestrowanym, żeby korzystać z rabatów. Tak, bo nawet jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, dajesz za każdym razem łapkę w dół, to i tak należy ci się rabat. Możecie mi uwierzyć na słowo, że jest mi gorąco. Wentylatorek niech nam daje czadu. Do niego były jeszcze dwie jakieś tutaj śrubki, ale raczej nie będą potrzebne. Teraz, panie, panowie, otworzymy sobie paczuszkę, która przyjechała od Romana. W tej paczuszce znajduje się zawieszenie, kompletne zawieszenie do Passata B3 i to zawieszenie będę chciał dać m.in. do Passata Marianka. Roman, pozdrawiam, fajny Golf 2 przy okazji, jak widziałem na zdjęciu profilowym, mam nadzieję, że to twój. I właśnie otworzymy sobie tą przesyłeczkę i zobaczymy, co jest w środku. Chodźcie. Mamy paczuszkę otwartą. Ładne, nie? Ładne, ładne, kurde. Słuchajcie, i teraz przede wszystkim tak, bo Passat Marianek ogólnie ma zgnite, zjebane i nieładne zawieszenie, a te zawieszenie jest w bardzo dobrym stanie, po tym, co tutaj widać. I tak, wiadomo, no jest to używka, no to też bywa różnie, ale w każdym razie to jest jakaś taka wersja, która była, no, być może taka bardziej usportowiona, bo tak jak mi Roman napisał, że jak założę to do B3, to powinien się o parę centymetrów obniżyć. Gdzieś może o tyle, a może i o tyle. Może jakaś różnica będzie zauważalna, może nie będzie zauważalna, to się jeszcze zobaczy. W każdym razie poduszki wyglądają dobrze. Osłony też wyglądają dobrze, co jest najważniejsze, że nie muszę już sprężyny ściągać. To jest fajne. Amortyzatory nie są wylane, są suchutkie. I założymy to. Założymy to do Passata Marianka. To, co widzicie, ten metal cały tutaj, ten czerwony, to wszystko pójdzie do obszlifowania, do wyczyszczenia i to sobie zamalujemy jeszcze raz. To pójdzie na świeżo żółtą farbę, a to pójdzie na świeżo czerwoną. Choć tutaj aż za bardzo takiego przyrdzewienia nie widać, jeśli chodzi o ten akurat, o tą kolumnę. Odłożę na bok. Odłożę na bok i wyciągnijmy sobie pozostałe. Ta też wygląda w miarę fajnie. Te poduszki, one muszą być nowe, słuchajcie, bo nie są w ogóle zajechane, ani sparciałe, ani nic, więc te poduszki nie mają zbyt dużo czasu użytkowania, więc wyglądają praktycznie jak nowe. Najważniejsze, że osłona jest cała, ale tu, o, tu w środku już brakuje gumy. Tu w środku już brakuje gumy, słuchajcie. Także tu będziemy musieli dać gumę do środka, no bo to nie może tak być. Chyba, że nie będę się chciał w to bawić i tego ściągać, no to najwyżej to sobie zostawimy. A jak było na tym pozostałym? Nie, no na tym drugim jest tak samo. No dobra. Te dwie, które teraz pokazałem, to poszły do przodu. One idą do przodu, znaczy się, co nie? Teraz mamy amortyzatory, które pójdą na tył. Zobaczmy sobie tylne. Zobaczmy sobie, panowie, tylne. To też wygląda bardzo ładnie. Osłona nie jest zniszczona, ale widzę, że już tego
że już tak średnio to wygląda, bo to spada między innymi, widzicie, z tego. Także nie fajnie, żeby to się tak działo. O, można to ewentualnie jakoś tak poprawić, tutaj złapać trytyteczką, żeby ta osłona nie spadała z tej gumy tutaj, co nie? To się wydaje chyba wszystko na w porządeczku, nic nie jest przygnite, nic nie jest zniszczone. To zobaczcie, przede wszystkim, że to jest w całości. Bo często w Passatach lubią te talerzyki być zgnite, co nie? Być zgnite i no już być w niedobrym stanie, jakby nie patrzeć. Tutaj wszystko jest w całości, patrzcie, jakie tutaj ładne, zadbane. Tylko ten amortyzator pomalować, odświeżyć i będzie fajnie służył. Także to wszystko trafi do Passata Marianka. Także tak wygląda tylny amortyzator. Ok, kładziemy na boczek. Zobaczmy ten drugi jeszcze. Przede wszystkim, co chcę, słuchajcie, powiedzieć, że bardzo dziękuję, jeżeli coś mi wysyłacie, że wysyłacie za pobraniem, że jest przede wszystkim zaufanie, bo jeżeli ja wiem, że coś zamawiam za pobraniem, to zawsze się wypłacam i wiem, że tak po prostu będzie. I tyle. Bo wiem, co zamawiam i wiem, że to będzie tyle i tyle kosztować, dlatego zawsze u mnie macie gwarancję na to, że jak coś wysyłacie za pobraniem, to zawsze płacę zgodnie ze sztuką. Możecie też wysyłać na paczkomaty w Polsce. Możemy się tak dogadać, że w Polsce będziecie wysyłać na paczkomaty, bo okazuje się, że w InPoście można też za pobraniem wysyłać na paczkomat. To będziemy chyba tak robić, słuchajcie. To będzie chyba mi trochę na rękę i wam też. Między innymi czasowo troszeczkę zaoszczędzimy tematu. O, coś mi się wydaje, słuchajcie, że ten amor jest albo jakby krzywy. Nie, no chyba krzywy nie. Chyba prościutki jest, nie? Chyba prościutki, o tak mogę to sprawdzić na szybko. Nie, no prosto jest, sam kurwa jesteś krzywy. Ale tutaj musimy poprawić tą gumeczkę, która się trochę, jakby nie patrzeć, zapodziała. Z tego, z tą osłonkę, znaczy się, wyciągnąć z tego. O, coś takiego właśnie. Bo tutaj trochę się zacięło, ale to nie szkodzi. Te amorki mnie kosztowały 400 zł, więc to jest zajebista sprawa za takie pieniądze, taki ich fajny, dobry stan. I przede wszystkim, że są już gotowe do założenia. Także jeszcze raz, Roman, bardzo dziękuję za wysłanie, za pobranie przede wszystkim. O, ten plastik też tutaj się nawet zachował, choć te plastiki to można sobie poprzerzucać z tego, to z tym problemu nie ma. To się tylko tutaj obszlifuje. W tym miejscu ten talerzyk, zabezpieczy się go dobrze korozją i będzie spokojnie. Ja jeszcze spróbuję tylko to wyjąć. Jeszcze tylko spróbuję to wyjąć. O, tutaj też mamy wszystko w całości, nic nie jest pognite, więc jest zajebista sprawa. Okej, dobra. Także mamy podsumowanie, mamy bardzo fajne zawieszonko do Passata Marianka i będziemy je zakładać, mam nadzieję, w niedalekim czasie. Dobra, otwieramy kolejną paczuszkę. Ta paczuszka była również za pobraniem od Alana, ale tego osobnika akurat nie pozdrawiam, no bo był troszeczkę niekultularny i no nie odzywał się zbyt dobrze, zbyt fajnie, także no nie pozdrawiam, ale okej. Paczuszka dotarła, zapłaciłem zgodnie ze sztuką, tak jak było ustalane. I zobaczmy, co jest w środku. Także zobaczmy, co się dzieje. I tutaj, panowie, mamy też amortyzatory. Jeszcze nawet, zobaczcie, z oryginalnymi opakowaniami. To jest zajebista sprawa. Bilsteiny, dobrze, założymy bilsteiny, też może być, nie jest tak źle. Spójrzmy, zobaczmy. No, te amortyzatory muszą długo leżeć, bo ten karton jest jakiś stary. Starej daty trochę. Ok, to mamy w tym kartonie. Mamy, ale chwila, to nie jest amortyzator do Passata, kochany. A nie, przepraszam, przecież ten talerzyk idzie tutaj na dół. O! Ale żeś, kurde, żeś teraz dojebał. Dobra. Ok, trzeba będzie je trochę w tą i we w tą, to już się porobi, dobra. Tak, zapomniałem, że talerzyki tutaj są akurat osobno, bo pamiętam, jak zamawiałem od tego, jak to się nazywało, od Zaxa, to już talerzyki były na tym.
te. Chodzi mi, co nie? A tutaj trzeba założyć osobno. Dobra. Okej, okay, to mamy coś takiego. Otwórzmy kolejną. Kolejny zestaw. Folia na bok. Folia na bok. Zobaczmy, czy wszystko jest. Wszystko jest. Okej, okay, nic już w kartonie nie ma. O, coś tu jeszcze lata. Aha, kawałek jakiegoś złamanego gwoździa. Dobra, do kolekcji. Okej, okay, to teraz tak. Otwórzmy sobie to w tym miejscu. Ale to musi już długo. To są stare amortyzatory, bo widać po opakowaniu i po tym, że swoje to już ma za uszami trochę. Dobra, to teraz tak. To sobie otwórzmy. O, nawet widać, że tutaj przyrdzewiało już, więc stary amortyzator po prostu. Stary, leżący i nieużywany. Leżący i nieużywany. Dobra. I to przyjdzie w taki sposób. O. I tak będzie to musiało następująco wyglądać. Teraz ta opaska, słuchajcie, przyjdzie tutaj, o. Ta osłonka, bym chciał powiedzieć, nie? Ale to wygląda tak, to wygląda tak. Mam nadzieję, że tutaj do środka się piasek nie dostał. No, będę zaskoczony. Powinno się to, o, tak zrobić w ten sposób. O. I dzięki temu jest zabezpieczone. Powiem tak, celowo naprawdę było fajnie, bo za te dwa amortyzatory dałem 200 zł. 200 zł, a jeden potrafi 200 kosztować, więc jestem 200 na plusie, więc to mi się opłaciło, kupując przede wszystkim nowe amortyzatory, zaznaczam. I tak, te amortyzatory, słuchajcie, one trafią do Passata Tadzika. Ja je kupiłem z myślą właśnie do Passata Tadzika, z tego względu, że Passat Tadzik, jak wiecie i oglądaliście poprzednie filmy, całą przednią zawiechę ma już nową. I to jest zajebista sprawa, całą przednią zawiechę ma już nową i można mu teraz dać nową zawiechę na tył. I będziemy się niedługo zajmować tyłem. To jeszcze przyjdzie tak. Tu chyba podkładeczka pójdzie jeszcze do tego, właśnie tu chyba podkładki nie ma. Jak nie, to zaraz dobierzemy jakąś. Taka o. Chyba powinna iść tu. Nie. Nie, to jednak nie idzie tu na dół. Osłonka. Zakładasz. I akcja. Okej. Okay. No i tak by to musiało wyglądać, nie? Słuchajcie, tak by to musiało wyglądać. Jeszcze amortyzator oczywiście trzeba będzie odpowietrzyć dobrze, zanim założymy sprężyny. Nie wiem, kiedy sprężyny przyjadą. Ale jak przyjadą, to już będziemy się brać za wymianę tyłu. Będę chciał zakonserwować tylną belkę całą przede wszystkim, wymienić tarczę z klockami na tyle, pomalować zaciski, zrobić porządek i mam nadzieję, że w niedalekim czasie się za to weźmiemy. W każdym razie mamy już amorti na miejscu, jeśli chodzi właśnie o zestaw dla Passata Tadzika. Bardzo fajnie, zajebista sprawa. I tak jak mówię, za te pieniądze akurat było warto. 200, a tak jak mówię, amortyzator jeden potrafi kosztować między 200 a 250 zł. W zależności też od firmy, co nie, bo większość jest tak, że jakość jest ta sama, a płacimy za inną po prostu, za inne logo firmy, nie? I tyle. Co to więcej mówić? Tak to wygląda, nie inaczej. Teraz jeszcze tak, ja może ten amortyzator dam z powrotem, tak jak był na ten, o. I tak złapiemy tu, słuchajcie, żeby się po prostu nie zapowietrzył, nie? Dobrze mówię? Nie zapowietrzył, jakoś tak. W ten sposób, dobra. O. Tak damy. Drugi dam tak samo. I odstawimy na boczek i będziemy czekać. Te amorki będą czekać na swoją wymianę. I taki byłby system podsumowywalny zakupów, paczuszek od ludzi właśnie, które się tutaj kupiło i kolejne zabaweczki będą do kolejnych tutaj właśnie moich zjebanych gratów. Jakby ktoś chciał oczywiście wspomóc, dopomóc, skompletować na przykład to zawieszenie jeszcze w poduszki, w sprężyny, to oczywiście można się dogadać, nie ma problemu. Piszcie, może ktoś chce jakieś lokowanie, jeżeli oglądają mnie hurtownie i te amorki trafią tutaj, tak? I tam też będziemy robić porządek z tarczami, z klockami, bo na tyle też są tarcze i klocuszki, z którymi trzeba będzie zrobić porządeczek. A teraz naklejeczki.
Takim systemem by to wyglądało. Tak jest po tej stronie i tak jest po tej stronie. Tutaj mamy korytarz życia. Teraz mały drobiazg jeszcze do wnętrza. Jest tak, a będzie tak. O, i teraz jest żółto. Chcieliście żółty? Będzie żółty, nie ma problemu. A ten czerwony trafi do Passata Marianka. Teraz tak, podnosimy gablotę, zrzucamy płyn i zaraz będziemy sobie tutaj wszystko sprawdzać, co jest nie tak z tym układzikiem chłodzenia. No trzeba to ewidentnie zrobić z tym porządek. Okej, wygląda to teraz tak. Tu mamy kruciec, widzicie? Jeden czujnik jest tu wewnątrz, w kruciecu. Tu od spodu już nic nie idzie, nic więcej, więcej czujników nie ma. To już mamy tylko węże chłodne, tylko i wyłącznie. Drugi czujnik jest tu w chłodnicy, o, tutaj. A, jeszcze przy okazji, jak tu zrobiłem ten właśnie to uszczelnienie i dałem nowy czujnik ciśnienia oleju, to już tutaj wszędzie jest suchutko. Już nigdzie nic więcej nie ucieka, więc jest teraz w porządku. Dobra, unosimy i zaczynamy rozkręcać od dołu. Okej, okay, ogólnie wygląda, słuchajcie, to tak, że tutaj mamy troszeczkę inny system niż ten, co był w poprzednim Passacie, między innymi chociażby w Marianku, czy jeszcze innych benzynowych silnikach, czy chociażby w Passacie Preysesie, co nie? Tutaj mamy coś takiego, że termostat jest schowany tu pod spodem, pod tą aluminiową osłoną. I żeby się dostać teraz do tego termostatu, to dobrze by było to całe odkręcić i obniżyć. Teraz jeszcze takie króciutkie info. Jak będziecie chcieli ściągać pasek klinowy, nie? Żeby to poluzować. To tak, tu jest oczywiście ta śruba regulacyjna, tym napinacie, ale zanim cofniemy pompę do tyłu, żeby ściągnąć pasek, to trzeba poluzować najpierw tą śrubę, tutaj. Ta będzie przylegać do końca tej krawędzi i ją poluzowujemy, bo ta konsola jest, jakby nie patrzeć, oddzielona od tej, nie? To są dwa zupełnie inne te obudowy, co nie? Jedna od drugiej nie jest zintegrowana ze sobą, nie? I wygląda to w następujący sposób. Delikatnie, o, tak możemy popuścić. Cały mechanizm nam zjechał. I teraz musimy się dostać tutaj, tylko że będzie problem. Aha, nie, przepraszam, dobra, tu jest śruba. Uuu, a się już wystraszyłem. I tu mamy schowany termostat, widzicie? No, także pięknie, ładnie, ale tak łatwo tutaj nie dojdziesz. Na dole to już będzie moment, żeby odkręcić, ale odkręcimy jeszcze tutaj zbiornik, żeby ciśnienia nie było i żeby wszystko ładnie, swobodnie zleciało. Pojemnik podstawiony, bo zaraz kurwa będzie tu powódź. Kalimba de puta, kalimba de puta! Dobra, mamy, kalimba de puta wyszła. Teraz tak. Jeśli chodzi o sprawy termostatów, ten jest nowy, Weller, a ten jest Behr, z Behra. Z Behra, tylko że coś mi się wydaje, czy nie wiem, czy on do końca był sprawny, bo zobaczcie, cały brudny w silikonie, czy w czym to jest. No, myślę, że to akurat chyba nie miało tam specjalnie jakiegoś znaczenia, ale w każdym razie, no, stary już ewidentnie termostat, stary, nie? Behr Thomson, o. Taki był tutaj termostat. Może ktoś kiedyś wymieniał, ale no, na sfatygowany nie wygląda, nie? Dobrze. Kiedy już dół mamy ogarnięty, teraz możemy troszeczkę wyprostować kręgosłup i zająć się czujnikiem, który jest tutaj. No, trochę tak dojście słabe, bym powiedział. Może ten wąż odmy sobie troszeczkę tutaj odczepię, żeby łatwo tutaj dojść, nie? Odma odczepiona. Teraz mamy tutaj nieco łatwiejsze dojście. O, to odpinamy na bok. Teraz ta spinka tutaj do góry. Do góry, proszę ja ciebie. Oho, dobra, spadła na podłogę. Ok. No i wyciągamy ten czujnik. Zobaczmy, w jakim on jest stanie. No nie jest brudny.
Nie jest brudny, ale no tutaj trochę brudu jest. Więc też mógł dać takie przekłamane wyniki, co nie? W każdym razie obczyścimy go sobie całego. No i zobaczymy, jak to będzie dalej, nie? Czujnik od chłodnicy też wyciągniemy. Tu odkręcamy te dwie śrubki, o tu jakaś modyfikowana trzecia. Potem odczepiamy węża i będziemy mieć tam łatwe dojście. No, żeby był jeszcze łatwiejszy dostęp do tego czujnika, to oczywiście musiałem wyciągnąć lampę. Żeby tu tego dingsa odkręcić. Tu, o, pyk, patrzcie, o, jakaś tutaj, patrzcie, koniczynka. O, ty kurwa, zasadzę w tym starym płynie chłodniczym. Niech urośnie. Patrz, o, pyk. Nie patrzcie na ten płyn, bo on jest trochę zmieszany z olejem, bo do tej miski ostatnio zrzucałem olej, jak wymieniałem w Witku olej, więc na ten płyn nie patrzcie. On był nawet czysty. Nawet był czysty. Nie był taki zły, można powiedzieć. No dobra. Jesteśmy tu teraz, no to w takim razie odczepiamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, tu odczepiamy i wykręcamy teraz tego dziada. Teraz sobie bierzesz klucz wielki jak chuj, no i próbujesz wykręcać, co nie? Tylko wiesz, staraj się delikatnie, nie? Bo to może być kurwa system jakiś nieodkręcalny potem. Tu jeszcze mi ta blacha przeszkadza, trzeba ją wygiąć. Spokojnie, nic się nie dzieje, to jest tylko takie kopanie się do czujnika. O. W tom już fajnie. I pyk. I tyle rozjebań, żeby móc kawałek tylko przekręcić, nie? Bo czujnik oczywiście się już sam wykręci. Jeszcze słuchajcie, oryginalny. Jeszcze oryginalny, bo jest logo Audika na nim. O! Ktoś już tutaj był, słuchajcie, bo patrzcie jaki zasyfiały i zasylikonowany. Ktoś tutaj był już przy tym czujniku. Niech się przyzna jakiś kabat, który mnie ogląda, który był przy tym czujniku. Tak, to jeszcze oryginalny czujnik. Są znaki Volkswagena i Audika. No co, no brudny był, nie? Przeczyścimy go i damy go z powrotem. Możliwe, że też był wyciek przez ten czujnik, skoro go silikonem dookoła zajebali. Tych trzech gości odpowiada za stabilny układ chłodzenia. Termostat odstawiamy na bok, ten, który był w tadziku. Damy nowy z Wellera. Jego się założy. To już tam będzie najmniejszy problem. Czujnik do przeczyszczenia. Ewidentnie do przeczyszczenia. No ale jak dali silikon, to ewidentnie musiało z niego ciec. No, tylko że to tak sprawiło właśnie, że tu było brudne całe i mógł podawać złą temperaturę też. No i ten czujnik do przeczyszczenia, nie? Ten jest też chyba jeszcze albo oryginalny, albo zamiennik. Ciężko teraz powiedzieć. W każdym razie pisze na nim Luxemburg. A nie, to Made in Luxemburg, dobra. Czekajcie, to są chyba takie same firmy. Ta, te same firmy tych czujników, widzicie? Te same firmy, więc pewnie jeszcze, ten pewnie też jeszcze oryginalny. Ta, oryginalny. Mamy Audika na tym. Oryginalne czujniki jeszcze. No nic, trzeba będzie je poczyścić, słuchajcie. Założyć z powrotem. No proste. Czujniki, zamienniki? No nie wiem. Tak średnio bym powiedział. Oryginały to oryginały jednak, nie? Ale jeszcze oryginalne przez tyle lat wytrzymały. Poczyścimy i zobaczymy, czy wróci temperatura i czy będzie cały czas regularnie łapał temperaturę. Jeżeli tak, to znaczy, że jest dobrze. Jeżeli dalej będzie się wahał, no to jednak trzeba będzie te czujniki wymienić, nie? Także to jest teraz takie losowanie. Bo ja mogę to wszystko teraz poskładać fajnie. Okaże się, że będzie co innego i dalej będzie temperatura się wahać, nie? Zobaczymy. Tyle w tym odcinku i do zobaczyska w kolejnym.